Cześć Manko, witam was, Kapitan Squido I zapraszam na odcinek pełny miłości do zwierząt Pełny właśnie zwierząt Myślę, że dzisiaj to prawdziwe zoo będziemy mieli minecraftowe Bo będą i owce, i krowy, i świnie, a nawet konie I zobaczymy co jeszcze uda nam się tutaj znaleźć pośród tych wysp i nie przedłużając, już zapraszam Was do oglądania. Na sam początek to będziemy potrzebowali zrobić sobie sporo, sporo, sporo płotków, płotów, płotków, jak kto woli, tak to będzie. Potrzebujemy do tego, no nie wiem, te deski na przykład. I z tego co pamiętam, tam też e, szły patyki. No i dobrze pamiętam, akurat tutaj się nie myliłem. A zrobimy ich sobie tyle. Teraz już nie mam patyków, co jest trochę problemem, bo, bo potrzeba patyki ciągle. E, do tego, żeby zrobić sobie jeszcze takie bramki. Przynajmniej dwie potrzebujemy, tylko nie się robi dokładnie odwrotnie niż robiliśmy płotki, dlatego pozwólcie, że skoryguję się i uda mi się to tym razem zrobić poprawnie. I idziemy na pierwszą wyspę. No i na tej pierwszej wyspie mam nadzieję, że coś ciekawego też nam uda znaleźć. Zabiorę sobie crafting, żeby tutaj nie wracać, gdybym czegoś potrzebował. No i już lecimy do naszych zwierzątek kochanych i dzisiaj chcę porozmawiać o, na taki temat zwierząt. Po prostu wymyśliłem sobie, że poza odcinkiem, jak zawsze będziemy mieli jakiś ciekawy temat i będzie dyskusja w komentarzach, dlatego piszcie o swoich zwierzętach, o tym, jakie zwierzę w Minecrafcie najbardziej lubicie, o tych, których nie lubicie. Też możecie pisać. To będzie super. Okej, okay. tak to będzie wyglądać. Zobaczcie, tak, tak, tak. Uuu Tutaj nie chcemy, żeby coś nam się działo. Natomiast co chcemy? Przede wszystkim chcemy, żeby to działało. Więc okej, okay. teraz już lepiej. Potrzebujemy się trochę wspomóc. Dlaczego? Bo chciałbym, aby to było trochę lepszej jakości. Dlatego postaram się to zrobić w taki sposób, a tam, gdzie mi nie wyjdzie, no to pomyślimy nad jakąś alternatywą, która też będzie zrozumiała i dla wszystkich, i dobrym wyjściem, rozwiązaniem z każdej sytuacji. Już tutaj widzę jeden problem. Bo na przykład, tutaj wszystko jest ok, ale tutaj na przykład mamy jeden blok w górę, no nie? I tutaj trzeba pomyśleć mądrze, żeby to zrobić. Mądrze, ok? Bo zrobić głupio mógłby każdy. A mi się to trochę źle to stawia. Natomiast zrobić mądrze, to naprawdę trzeba. Trzeba być mądrym człowiekiem. Dokładnie. To jest to, co chciałem powiedzieć. Tak. No nie, no nie o to chodziło. Squido, o co ci chodziło? O takie coś ci chodziło, żeby zrobić. No nie, no tak, to to nam nie będzie działać. Ewentualnie moglibyśmy zrobić tutaj taki drugi pas No ale co to da, to nie wiem Bo i tak trzeba ze sobą jakoś je Połączyć. Nie wiem czy myszami nawala Czy co, że się tak stawiają po dwa bloki Chyba już myszy nadszedł czas Tak mi się kiedyś też działo Podczas nagrywania no i wtedy powiedziałem Że myszka się psuje i chyba się Faktycznie psuje co by tu zrobić, żeby jeszcze te zwierzęta zabezpieczyć, bo będziemy mieć em, tutaj właśnie taką strefę niebezpieczną. I co z tym zrobić? Chyba wiem. I można zrobić tak. Zaraz pójdziemy do tej owcy, która jest taka samotna. To już w ogóle tam będzie. E, fajnie było, jakbyście mi napisali, jakie wy macie zwierzęta w domu. Czy je lubicie, czy o nie dbacie, czy je karmicie, i takie tam historie ciekawe. E, no, będziemy mieli fajny temat do rozmowy. Okej, okay, tutaj damy blok. Jak tutaj damy blok, to czy to jest. Okej, okay, no dobra, nie jest to jakieś bardzo ładne. No, ale chyba nie chodzi o to, żeby to było bardzo ładne, tylko żeby to było. Bezpieczne dla moich zwierząt i wygląda mi na to, że to jest takie najlepsze rozwiązanie. A jeżeli wam coś przychodzi do głowy, to oczywiście o tym piszcie i podzielcie się. Musimy zrobić tak. Przynajmniej tak tam zrobiłem. I, i to nie było takie złe. Poza tym, chciałem tutaj dać pochodnie, ale. Kurczę, ja chyba nie mam węgla w ogóle, wiecie? Dobra, teraz mam już zabezpieczoną moją krowę, moją świnię i mojego konia. Także mogę się zabrać za owce, które tutaj też były, ale chyba się przeniosły na inną wyspę, tak mi się wydaje. Przefrunęły. Skoro owca ma skrzydła, to to jest... To to jest... co? To, to jest Pegas, czy... Nie, Pegas to jest koń ze skrzydłami. Jednoroczec to jest koń z rogiem No a koń z... Z możliwością, że tak się wyrażę Aha, nie mam kobla, no super Super <grym> Dobra, mniejsza z tym Poza tym, mi klika dzisiaj we świat Co to się dzieje, zamykam Drzwi, a nie mogę ich zamknąć, także chyba do zobaczenia za jakiś moment, bo mi się wstyd zrobiło za to wszystko. Wow, co tutaj nam wyrosło? Zobaczcie, jakie ekstra drzewo, a poza tym to ogarnąłem sobie trochę e jak widać, płotków, trochę furtek, trochę też kobla mam w zapasie, więc myślę, że możemy już ruszać tutaj owcy. Nie wiem z której strony do niej podejść: czy jednak tak, czy z drugiej strony. Myślę, że jak zrobię tak, to będzie mi łatwiej do niej chodzić, więc zrobimy sobie z tej strony. Y Kurczę, trochę krzywo chyba, Squido. Trochę chyba krzywo tutaj powinieneś zacząć. Nie wiem, nawet tu. Te, teraz trafimy w nią, czy nie? Nie, no chyba trafimy. Dobra, trzeba to jakoś ugrać, bo bez tego no, nie uda nam się nic z, z, zrobić ciekawego. Bez wełny, oczywiście, wełna jest tutaj takim kluczowym komponentem, chociażby przy produkcji łóżka. No i na przykład jeżeli byliście kiedyś w Ikei e, albo innym takim sklepie, gdzie sprzedają łóżka, prawda? No to tam do łóżka są robione materace. No i te materace zazwyczaj, no nie zawsze, nie zawsze, bo coraz częściej są już też takie bardziej słuszne materiały. No ale powiedzmy, że jeszcze zanim nastała tych era tych materiałów, no to one były produkowane z owiec. E, no i tak, właśnie, na przykład w takiej Ikei, e, to, czy znaczy nie, nie w sklepie w Ikei, ale chodzi mi o to, że teraz bym spadł że były hodowane owce po to, aby mieć z czego zrobić łóżko, prawda? Więc, tutaj, taka ciekawostka. Może bardziej niż jakiś tip z gry. No, ale zawsze coś ciekawego i przydatnego. Mam nadzieję, że docenicie to. A tymczasem, zobaczcie, co jest tutaj. A jest tutaj marchewa. Tego się nie spodziewałem. Poza tym, mamy tutaj owce. Tym, nie wiem, mleko da się wylać. Nie da się wylać nigdzie na ziemię. Nie da się wylać do wody. Yy, możemy mleko wypić, zabrać tutaj. Widzieliście to, ile razy klikałem, żeby to zabrać? Chcę to po prostu wyrównać, żeby to była równa wyspa. Bez takich garbów, bo będzie mi łatwiej tym, tym się wysłużyć i zrobić tutaj dookoła ogrodzenie dla mojej owcy. Okej, okay, teraz będzie już bezpieczna, chociaż. Chociaż nie jestem tego taki pewny. Wiem, że mi zabraknie na kolejną wyspę. Niestety. Nie mam już kobla, nie wiem. Coś ten kobel za szybko idzie, jak woda. Będę musiał więcej nad nim posiedzieć Tak sobie posiedzę na live'ie z parę godzin Gdzie będę kopał samego kobla I później będę miał 5-10 skrzyn takiego kobla No to mam nadzieję, że na kilka odcinków to wystarczy No i będzie czymś się bawić Taki planik Co o tym sądzicie? Czy się uda, czy się nie uda? Tutaj jedna furtka No i już mamy owieczkę szczęśliwą, zadowoloną w ogóle nakarmimy ją nawet. Owieczko, owieczko, masz tutaj, jedz i bądź szczęśliwa. Posadziłbym ci, ja posadzę ci tutaj jedną trawkę, żeby ci rosła. Gdzie tutaj dać wodę? Tutaj mi. <laughs> Jabcie! O kurde, co się wydarzyło właśnie? Chciałem, owieczce, nie! Owieczko, nie, 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 nie idź tam. Chciałem o co dać wodę do wodopoju, ale kurde sobie ogarnąłem, że to jest taki... Nie, idź mi stąd, idź mi stąd, bo jak tutaj będę kopał, a mi spadniesz tam, to to będzie złe yy... Okej, okay, no dobra, postawię już tutaj ten blok Dam tutaj wodę Miej, owieczko, wodę w wodopoju, no bo tak chciałem, to tak mam i tutaj Ci jeszcze posadzę nasionko trawy, żebyś owieczko miała. A jak lubisz owieczko trzcinę, to też Ci posadzę. W sumie nie wiem po co owcy trzcina, no ale dobra. Niech ma i niech będzie szczęśliwą owcą. No, odwiedzę Ciebie tutaj, obiecuję, nie zapomnę. W sumie to nie jest daleko od mojej wyspy rodzinnej, więc yy, będziemy się spotykać. Ech, dobra, co jeszcze w tym odcinku? Trzeba iść jeszcze w jedno miejsce, chociaż nie mam kobla, to nie wiem, jakie mam bloki. Mam trochę dżunglowego drzewka, więc sobie tam akurat zrobimy dżunglowe e, osadzenie. E, ale zobaczcie, też mam tutaj kurczaki, i z tego co pamiętam, to kurczaki powinienem rozmnażać. Zobaczcie, nasiona są. Kurczaki lubią jeść nasiona, także. Zaraz dla nich coś przygotujemy i poznosiły jaja, grzeczne kurczaki, grzeczne macie tutaj w zamian, znaczy w nagrodę za dobre sprawowanie się. Tutaj yy, bardzo ciekawy blok surowiec, czy jak tam to zwał. Chow, hau chau. <laughs> Nie w tą stronę squeeza. Ja już trochę się gubię w tych oto sieciach połączonych. Koblowych ścieżek, a to dopiero jest początek. Powiem Wam, że nawet jednej trzeciej wysp chyba nie mamy połączonych. Więc wyobraźcie sobie, ile ta seria będzie trwać. No, ja myślę, że tak, do 50 odcinków to dobijemy spokojnie, a być może nawet więcej. I w sumie to jest bardzo dużo, bo jak sobie porównacie taki. Sky Islands, to tam było 17 odcinków, a tutaj będziemy mieli kilka razy więcej. No i mam kolejną owcę. Hmm. Szkoda, że nożyc nie mam, no ale... Cóż, coś za coś. Mam tutaj kolejną owcę i moje krowy. Owco proszę, nie skacz. Te owce są po prostu naprawdę. Samobójcze, ale... Wolałbym o tym nie mówić. Tutaj postawić furtkę, aby mi żadne te zwierzątka nie uciekały. Yy, tutaj postawić, nie wiem, dookoła yy, takie bloki. Yy, ciekawe, czy ich wystarczy w sumie. Nie mam pojęcia. Ciekawy temat. Tutaj furtkę też. No, postaw się. <grym> Okej, okay, mamy to Tutaj owce uratujemy od śmierci Dlaczego te owce są takie? Nie wiem, może jakaś owcza depresja to jest Krowa mi już uciekła Ale spoko, zabijamy ją za karę <laughs> Miało być o miłości do zwierząt A tu zabijam jakieś krowy Zabijam jakieś... Ee... Inne zwierzęta, no ale dla owcy byłem miły. Przynajmniej to docencie, że byłem miły dla owcy. Zrobiłem na tej owcy wszystko, co mogłem, co było w mojej mocy. Naprawdę, owca to dzisiaj była bardzo dobrze potraktowana. Ciekawe, czy mi tych bloków wystarczy? Bo jest ich już dość mało, a tam widzę, że. No nie, chyba jednak nie wystarczy. Squido, coś ty narobił. Powiedz: tak, tutaj się bawimy dalej. No i troszkę zabrakło. Ale spoko. Tak to wygląda. Zabrakło tych bloków, nawet płotków by wystarczyło, to płotki już położę, a bloki, a bloki nie wiem. A bloków trzeba, czy nie trzeba? To jest pytanie. Kurczę, boję się sprawdzać to na sobie, nie? Bo jeżeli. Jeżeli to sprawdzę na sobie, to zaraz tam zginę. To mógłbym zginąć, ok? Ale... Spróbujemy sprawdzić na sobie. Ale musicie kliknąć teraz łapkę w górę, żebym po prostu miał jakąś nagrodę pocieszenia, jakbym zginął, bo... Bo kurczę, to smutne będzie jak zginę. Ale dobra, posłużę się starym dobrym trikiem z wodą. <laughs> Widzicie? Stary dobry trik z wodą, no i teraz testujemy. A Skacz, Squido! Uwaga, rozpędzę się. Squido, skacz! Skacz! Uff. Ej, dobra, stąd się nie da zginąć. Także te klocki możemy dołożyć sobie później. A tymczasem cieszmy się e, tym, że wszystko tak się ładnie układa. Że tutaj jest owca. Dwie krowy są, więc będziemy mogli zachować gatunek krów. E, no i więcej ich mieć. E, ty, krowo. Zła za uciekanie dzisiaj, no, zginiesz. Sorry, sorry, ale taka decyzja, jaki z niej był drop? Bo coś, coś z niej drop marny był albo co spadło na dół, już nic nie wiadomo, co się dzieje w tych internetach tak zwanych. Dobrze, więc mamy wszystko ogarnięte. Aha, nie wszystko. Jeszcze kurczaki tam nie mają swojego kurnika, ale to zajmiemy się tym w osobnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Napiszcie, jak Wy dbacie o swoje zwierzęta, nie tylko w Minecrafcie, ale też zwierzęta, które macie w domu, jak mają na imię. I, I w ogóle wszystko, napiszcie, czy dbać o zwierzęta, czy raczej macie gdzieś tam psa i się nim w ogóle nie interesujecie, nie karmicie go, no bo, bo różni, różne, różni są ludzie, sorry, różni są ludzie. E, wiem, że są takie przypadki, no ale nie wiem, pewnie będziecie się wstydzić o tym mówić. Ja ze swoim psem chodzę na spacery. Jak tylko mam czas, chociaż mam czasu niewiele, to się staram z nim chodzić kilka razy w tygodniu na spacer. I chociaż tyle, żeby miał ode mnie. <laughs> Także subskrybujcie, komentujcie. Klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was. Na razie pa i cześć.